Dzień dobry, kochani. Nie widzicie mnie? Nie martwcie się, to nie jest żaden błąd. Siedzimy spowici w ciemności. Żeby wasze oczy mogły coś zobaczyć, potrzebne jest światło. Ludzkie oko to jest doskonały narząd. Można się o tym przekonać, kiedy swobodnie spacerujemy w blasku księżyca i całkiem dobrze widzimy swoje otoczenie. Nazywam się Ela Pogoda i razem z moją koleżanką Gosią rzucimy dziś okiem na nasze oczy, które są jak doskonała kamera. Dowiemy się, w jakiej drużynie grają oczy, co się stanie, jeśli zabraknie któregoś członka drużyny, jak zamienić światło w prąd i dlaczego książka czytana bez udziału mózgu byłaby odwrócona do góry nogami. Poznajemy otaczający nas świat dzięki zmysłom. Serniczek, wąchamy nosem, smakujemy językiem, słyszymy, jak mlaskamy, zajadając się nim. Jednak ponad 80% informacji dociera do nas przez oczy. Oczy możemy porównać do kamery, takiej jak ta, którą nagrywam ten film. Kamera wychwytuje światło, czyli część fal elektromagnetycznych, które nas otaczają. Współczesna optyka, czyli nauka zajmująca się m.in. badaniem światła, postrzega światło jednocześnie jako falę elektromagnetyczną oraz jako strumień cząstek, nazywanych fotonami. Wiem, to wszystko brzmi skomplikowanie, ale może być ciekawą informacją dla starszych z Was. Co ciekawe, nasze ludzkie oko nie widzi wszystkich fal, które nas otaczają. Nie potrafimy zobaczyć promieniowania cieplnego albo promieniowania rentgena. Widzimy zatem tylko mały wycinek naszej rzeczywistości. I wiecie, nie każdemu stworzeniu można spojrzeć w oczy. Na przykład euglena ma tylko jeden receptor, który reaguje na światło. A nasze oko zbudowane jest z milionów receptorów. A taki na przykład małż ma aż 40 oczu. Istnieją różnice w budowie oczu między organizmami, a nawet w tym, co widzimy. Na przykład owady widzą obraz w postaci mozaiki różnych barw. Oko, mimo że niewielkie, ma bardzo skomplikowaną, wielowarstwową budowę. Zajrzyjmy zatem do wnętrza oka. Oko człowieka jest mniej więcej wielkości piłeczki do ping-ponga. Do największego oka w świecie zwierząt brakuje nam jednak dużo. Oko kałamarnicy ma nawet 30 cm wielkości, więc jest wielkości mojej głowy, a nawet trochę większe od mojej głowy. Oko ma taką budowę, że może wyłapywać promienie światła, które odbijają się od różnych przedmiotów, na przykład od czytanej książki. Aby światło mogło wpaść do oka, jego przednia część, ta najbardziej zewnętrzna, musi być przezroczysta, niczym szyba. Spójrzcie. Jest to rogówka. Światło swobodnie przechodzi przez szybę. Poza funkcją ochronną, rogówka bierze udział w skupianiu promieni świetlnych. Jednak nie na całej powierzchni oko jest przezroczyste. Widzicie tę białą część? Nazywamy ją potocznie białkiem. Jest to twardówka. Twardówka nadaje kształt i sprężystość oku, niczym wędka w rowerowym kole. Żeby nasze oko dobrze działało, potrzebuje energii. Energię produkują komórki oka z użyciem tlenu i pokarmu. Są one stale dostarczane przez krew. Krew dociera do oka w naczyniach krwionośnych, które wiją się w błonie naczyniowej oka. To bardzo ciekawe, że znajduje się ona tylko pod twardówką od strony wewnętrznej oka. Jak myślicie, dlaczego nie ma naczyń krwionośnych w przedniej części naszego oka? Gdyby naczyniówka otaczała całą gałkę oczną, to nie widzielibyśmy dobrze, bo naczynia krwionośne wypełnione krwią przeszkadzają w przejściu światła w głąb oka. Widzielibyśmy wtedy czerwone majaki przed oczami, bo erytrocyty, czyli czerwone krwinki, rozpraszałyby światło wpadające do oka. Można powiedzieć, że widzielibyśmy świat na czerwono.
przedniej części oka jest za to tęczówka. Ma ona różne zabarwienie i decyduje o kolorze naszych oczu. Tęczówka otacza źrenicę, czyli taki otwór wewnątrz i chroni oko przed nadmierną ilością światła. Nadmiar promieni docierających do oka może je uszkodzić. Dlatego oko zmniejsza źrenicę, kiedy jest zbyt jasno. Otwarte oko nie potrafi całkiem zablokować dopływu światła. Z tego powodu nigdy nie patrzymy prosto w słońce, a zaćmienie słońca obserwujemy przez specjalne filtry. Wnętrze oka wypełnia ciało szkliste. To przezroczysta, galaretowata substancja, która w 99% składa się z wody. Nie ma w niej nerwów ani naczyń krwionośnych. Ciało szkliste utrzymuje kształt oka, jak napełniony wodą sprężysty balon. I jest to kolejna część oka, która załamuje promienie świetlne. W części przedniej oka, pomiędzy tęczówką a ciałem szklistym, znajduje się soczewka. Jest to przezroczysty, dwuwypukły twór, taki jak soczewka w tej lupie. Kiedy światło przechodzi przez soczewkę, to ona odpowiednio zmienia swój kształt. Mówimy, że oko się akomoduje. Taka soczewka może się spłaszczać, rozciągać albo skracać i uwypuklać. Wszystko po to, aby silnie załamać i skupić światło, abyśmy mogli widzieć obserwowany obraz ostro. Zobaczcie, obraz się odwraca. Tak właśnie widzą noworodki. Odwrócony obraz. Widzą tak dlatego, że oczy noworodków dopiero uczą się pracować. Dla noworodka oczy są jak super zaawansowane urządzenia, których obsługi dopiero muszą się nauczyć. Oczy dziecka, nastolatka czy dorosłego człowieka też odbierają taki właśnie odwrócony obraz. Ale my już nauczyliśmy się przetwarzać ten obraz w mózgu. Wysyłamy go do mózgu, gdzie łączone są przekazy z obu oczu, a obraz jest odwracany. Co by się stało z nami, gdybyśmy nagle zaczęli widzieć świat do góry nogami? Tak jak noworodki. Mogłoby się to zdarzyć, gdyby nasz mózg przestał prawidłowo działać. Moja pierwsza myśl była taka, że pewnie byśmy zwariowali. Okazuje się jednak, że nasz mózg potrafi się dostosować nawet do tak dziwacznej sytuacji. Zrobiono eksperyment, w którym sprawdzano, jak zachowują się ludzie, którzy widzą świat do góry nogami. Uczestnicy doświadczenia nosili specjalne gogle, które odwracały obraz. Okulary były noszone bez przerwy, nawet w czasie snu. Przez pierwsze dni trwania eksperymentu uczestnicy nie byli w stanie wykonywać nawet najprostszych czynności. Jednak już po kilku dobach mózg na tyle przyzwyczaił się do nowej sytuacji, że ludzie byli w stanie w miarę normalnie wykonywać proste czynności. Po 3 tygodniach nastąpiła całkowita adaptacja mózgu, czyli badani widzieli świat normalnie, mimo dalej noszonych gogli. Czyli mogli czytać książkę odwróconą. Skupione promienie światła padają na siatkówkę. Jest to najbardziej wewnętrzna błona oka. Budowa siatkówki jest wbrew pozorom bardzo złożona. Grubość siatkówki wynosi tyle, co grubość chusteczki higienicznej, czyli ułamek milimetra. A i tak w tak niewielkiej przestrzeni mieści się aż 10 warstw. Siatkówka składa się z czopków i pręcików, które przypominają troszeczkę powierzchnię tego mopa. Czopki to receptory, które rozpoznają 3 kolory – zielony, niebieski i czerwony. Czopki najlepiej działają przy dobrym oświetleniu, dlatego kiedy jest słabe światło, mamy problem z rozpoznawaniem kolorów. Pręciki natomiast rozpoznają czerń i biel. Obraz odebrany przez oczy jest zamieniany w receptorach siatkówki na impulsy nerwowe i dalej pędzi już w postaci impulsu elektrycznego prosto do mózgu. Istotnie pędzi, i to z prędkością Formuły 1, naprawdę, czyli przekraczając 400 km na godzinę, aby jak najszybciej dostarczyć informacje o obserwowanym otoczeniu. To, jak szybko rejestrujemy obraz otoczenia, czasami decyduje o naszym życiu. Wyobraźcie sobie sytuację, w której nie widzicie dobrze pędzącego w waszym kierunku samochodu. No, pozamiatane.
Możemy zawczasu zadbać o wzrok i pamiętać o relaksowaniu wzroku. Tak, relaksowaniu. Oderwijcie parę razy dziennie oczy od podręcznika, telefonu czy ekranu i spójrzcie na horyzont przez kilka minut. Obserwujcie ptaki w przelocie, zieleń lasu, poruszające się po niebie chmury. Takie ćwiczenie jest jak spa dla oczu, po którym oczy są gotowe do czytania kolejnych stron fascynujących książek. Thank you.